Choć Paulo Sousa rozstał się z naszą reprezentacją prawie 3 lata temu, to przez kiepskie wyniki, a także styl, w jakim odszedł, wielu kibiców wciąż o nim doskonale pamięta. Co dziś słychać u Portugalczyka? Okazuje się, że w ostatnich miesiącach naprawdę mocno się zmienił. Zobaczcie, jak teraz wygląda spis treści. Paulo Sousa, jednym z najgorszych trenerów reprezentacji Polski. Tak dziś wygląda Paulo Sousa. Paulo Sousa, jednym z najgorszych trenerów reprezentacji Polski. Paulo Sousa to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać kibicom piłkarskiej reprezentacji Polski. Urodzony w 1970 roku Portugalczyk zrobił imponującą karierę jako piłkarz, występując w takich klubach jak Juventus, Borussia Dortmund czy Inter Mediolan. Po odwieszeniu butów na kołek, Paulo Sousa postanowił spróbować swoich sił jako trener. Trenował takie drużyny jak FC Basel, Fiorentina, Gironde Bordeaux, aż w 2021 roku otrzymał posadę selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, którą utrzymał przez niecały rok. O przygodzie Paulo Sousy z naszą drużyną wielu kibiców z pewnością wielu nadal świetnie pamięta. Delikatnie mówiąc, nie była ona zbyt udana. Po tym, jak zastąpił na stanowisku Jerzego Brzęczka, poprowadził reprezentację na Mistrzostwach Europy 2020, gdzie Polska po remisie z Hiszpanią, 1-1, i porażkach ze Słowacją, 1-2, oraz Szwecją, 2-3, zajęła ostatnie miejsce w grupie E. W eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022, praktycznie do ostatniej kolejki, walczył o drugie miejsce w grupie gwarantujące udział w barażach. Choć wyniki ogólnie nie były aż tak tragiczne, to kibice byli zgodni. Styl gry reprezentacji pozostawiał naprawdę wiele do życzenia, a od patrzenia na naszą reprezentację na boisku aż zęby bolały. Dwudziestego 9 grudnia 2021 roku Paulo Sousa w atmosferze skandalu rozwiązał kontrakt z Polskim Związkiem Piłki Nożnej za porozumieniem stron. Tego samego dnia podpisał kontrakt z brazylijskim klubem CR Flamengo, z którego zwolniono go niecałe pół roku później. Tak dziś wygląda Paulo Sousa. Co dziś słychać u Paulo Sousy? Po tym, jak pod koniec października 2023 roku zwolniono go z posady trenera występującej we włoskiej Serie A Salernitany, Portugalczyk zrobił sobie przerwę od kariery trenerskiej. Dzięki jego aktywności w mediach społecznościowych można się jednak dowiedzieć, że co jakiś czas pojawia się na różnego rodzaju sportowych eventach w ojczystej Portugalii. Na najnowszych zdjęciach Paulo Sousy można zauważyć coś jeszcze. Okazuje się, że w ostatnich miesiącach Portugalczyk postanowił zmienić swoją fryzurę i znacznie zapuścił swoje włosy. Zmiana na plus?